Hej, siemanko, z tej strony Smoko i witam w kolejnym odcinku Burzy w mózgu, a dzisiaj poruszę temat nauczycieli. Żeby nie było, nie mówię, że każdy nauczyciel jest zły. Powiem więcej. Jest znacznie więcej wspaniałych nauczycieli niż tych, którzy są nie w porządku w stosunku do uczniów. Nauczycielami mamy kontakt gdzieś od 6-7 roku życia i nie ma co ukrywać, że nauczyciele w pewien sposób nas wychowują. Najbardziej w okresie podstawówki. Nauczyciel powinien być miły, cierpliwy, rozsądny. Powinien wiedzieć, kiedy ugryźć się w język. Wiadomo, że to nie jest momentami łatwe, bo dzieci potrafią być naprawdę okrutne i każdy ma jakieś granice cierpliwości. W moim życiu miałam styczność z masą nauczycieli i tak jak mówiłam, większość z nich była wspaniała, no ale zdarzały się również wyjątki. Nauczyciel nie potrafi uczyć. Uczyć trzeba umieć, a niestety nie każdy nauczyciel to potrafi. Nauczyciel wybiera 2-3 swoich pupilków, na nich się skupia, a resztę ma gdzieś. Jeżeli mój pupilek potrafi, to reszta też. Albo na przykład nauczyciel mówi językiem podręcznikowym, czyli mówi dokładnie to samo, co jest napisane w podręczniku, ale tego nie tłumaczy. A bardzo często jest tak, że podręczniki są pisane w taki sposób, że bez wytłumaczenia danego tematu uczeń mało co z tego zrozumie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Klasa 4, lekcja polskiego. Nauczyciel dyktuje dyktando. Po sprawdzeniu daje je wam do domu, pokazujecie je rodzicom, a rodzic widzi, że nauczyciel popełnia błędy ortograficzne, poprawiając twoje błędy. Nauczyciel języka polskiego popełnia błędy ortograficzne. Paradoks, ale i tak się niestety zdarza. Znam to z autopsji. Nauczyciel ma gdzieś klasę. Prowadzi lekcje, nie zważając na to, co klasa robi. Niestety, ale miałam taką sytuację przez rok. W klasie miałam parę osób, które jak tylko widziały, że nauczyciel jest łatwy, to pozwalały sobie bardzo. Rozkręcały kaloryfery, chodzili przez okno, zrzucili układ słoneczny, rozciągnięty przez całą salę, no i istny cyrk na kółkach. A nauczyciel nie reagował kompletnie. Nie było szans, żeby czegokolwiek nauczyć się na tych lekcjach. Siedziałam w drugiej ławce, nauczyciel stał centralnie przede mną i kompletnie nic nie słyszałam. Zresztą ten sam nauczyciel stawiał oceny znacznie bardziej zaniżone, niż pokazywała średnia. Na przykład wychodziła ponad 4, a ten stawiał 3, bo tak. Albo ktoś miał zrobione zadanie domowe i to dobrze zrobione, ale dostawał 1, bo tak. Na szczęście to był tylko jeden rok. Nauczyciel jest niemiły, bądź agresywny. Pozwolę sobie zacytować. Jakbyś może ruszyła tą tępą głową, to może byś wiedziała. Co za beznadziejna klasa. Z wami się nie da pracować. Niemalże wykrzyczane. No albo na przykład, ty debilu. Kumam, że każdy może mieć gorszy dzień, ale nauczyciele powinni się mega pilnować, bo mogą mieć kiedyś niezłe problemy, jak to ktoś kiedyś gdzieś zgłosi. Przypominę fakt, że uczniowie przestaną lubić tę osobę i będą jej specjalnie na złość robić. Wyrażanie własnego zdania. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie schodzimy na poważniejsze tematy typu orientacja seksualna albo choroby, takie jak na przykład depresja. A nie, czekajcie. Depresja to nie choroba. Widzieliście? Przynajmniej według jednego nauczyciela z pewnej szkoły. Źródło tajne. Ludzie, tak naprawdę nie wiecie, z kim rozmawiacie. Skąd wiecie, czy na sali nie siedzą osoby chore albo innej orientacji i że ich po prostu nie krzywdzicie? Zastanówcie się. Dobry nauczyciel to nauczyciel z powołania. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Jeżeli chcecie, to możecie się podzielić swoją opinią na ten temat w komentarzach na dole. Chętnie poczytam, a tymczasem do zobaczenia w tym formacie za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się, hej!